Dziś w śnieżnej scenerii jesteśmy z doktorem Cezarym Jastrzębskim, znakomitym regionalistą w Sancygniowie. Panie doktorze, zostawmy już pałac Deskurów i podjedźmy, bo to jednak parę metrów jest stąd, do kościoła. Lepiej może byłoby się przespacerować, bo przejdziemy obok interesującej figury świętego. Tak, widać. Floriana, tak, właśnie tak. Nad stawem, taka piękna, okazałym kartuszem herbowym ordynatów wielopolskich, wzniesiona w 1785 roku przez rodzinę Dębowskich, czyli tych wcześniejszych właścicieli. Panie doktorze, ruszajmy w takim razie, a ja jeszcze może powiem, że skoro pan mówi o świętym Florianie, to sława Sancygniowskiej Straży Pożarnej rozeszła się nie tylko na województwo świętokrzyskie. Oczywiście, druhowie do dzisiaj tutaj te tradycje kultywują pożarnicze. A w naszym archiwum mamy audycje poświęcone właśnie między innymi Straży Pożarnej w Sancygniowie. Wchodzimy, panie doktorze, do kościoła, no i tu oczekuję od pana informacji, ponieważ na temat kościoła, jego wnętrza, oj, jak tu bogato. No właśnie. Nie mam zbyt wiele. Mówiąc bogato, widzę przeróżne tablice. Elementy wystroju, tak. I stylowo bardzo zróżnicowane, bo rzeczywiście, jak mówiliśmy, data powstania kościoła to rok 1400, a więc czasy gotyku. I rzeczywiście, jeśli popatrzymy na najstarszą część kościoła, zachowaną z tego czasu, czyli o tym charakterze gotyckim, to jest to prezbiterium. I widać wyraźnie, zarówno z zewnątrz, że jest oszkarpowane, czyli takie przypory, to są pozostałości właśnie tych elementów gotyckich, chociaż później ja przypomnę, że jest tutaj wiele elementów neogotyckich, czyli w XIX wieku nawiązano do stylu średniowiecznego, ale właśnie prezbiterium w środku zawiera te charakterystyczne elementy, czyli sklepienie krzyżowo-żebrowe, to jest ta zasadnicza średniowieczna część, a cała reszta później była kilkakrotnie przebudowywana. Zresztą najlepiej świadczy o tym fakt, że w kruchcie, w której my jesteśmy, znajduje się XVI-wieczny nagrobek, to jest właśnie ten po prawej stronie, Jakuba i Janny Sancygniowskich. I to jest nagrobek z XVI wieku, ale znajduje się w późniejszej kruchcie, w kruchcie dobudowanej. Czyli od razu wiadomo, że nagrobek ten został przeniesiony z innego miejsca. Zresztą jak popatrzymy na niego, to widać, że na przykład w górnej części są tu pewne elementy niewykończone, tak jakby czegoś brakowało. Rzeczywiście, ale biały kamień, te postaci leżące na boku, bardzo charakterystyczne zresztą. Oczywiście dla tamtego mężczyzny czasu. Mężczyzny i kobiety, znaczy mężczyzny w zbroi, dodajmy. Tak, to jest Jakub Sancygniowski, a więc ten, który rozbudował pierwotną rezydencję Sancygniowskich, i on prawdopodobnie to takie główne założenie obronne istniejące do dzisiaj w reliktach tutaj stworzył. W ręku dzierży buławę. Tak, no i jest w pełnej zbroi rycerskiej. Buława, a na dole miecz, w nogach widoczny hełm i charakterystyczna poza. Czyli z jednej strony zarówno Jakub, jak i jego przedstawiona niżej żona Anna z Sorców są w takiej pozie troszeczkę sztucznej. Czyli ułożeni w charakterystyczny sposób, który przedstawia, można by tak powiedzieć, krótki sen. A więc w tej drodze do wieczności czekają. Życie było takim epizodem, rodzajem krótkiego snu i oni też teraz w takim śnie przechodzą do wieczności. Natomiast ich twarze są skierowane centralnie. Mówimy o tym dlatego, że to jest znowu bardzo ważny motyw związany ze wspaniałą postacią królewskiego budowniczego i architekta Santi Gucciego. Najprawdopodobniej to jest albo dzieło Gucciego, albo z jego warsztatu, tak, z jego pracowni. Nam trudno jest powiedzieć, ile tych różnych elementów wykonał osobiście Santi Gucci, ale jeśli przyglądamy się właśnie takim nagrobkom, jak tutaj w Sancygniowie, to możemy stwierdzić, że jest uderzające podobieństwo między dziełami tak znanymi Santi Gucciego, jak nagrobek Branickich w Niepołomicach, czy też słynne nagrobki króla Zygmunta II Augusta w kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu, pomnik Anny Jagiellonki na Wawelu, pomnik w kaplicy mariackiej wawelskiej króla Stefana Batorego, czy też stalle w kaplicy Batorego w podziemiach katedry. A więc rzeczywiście to są wspaniałe, charakterystyczne przedstawienia, gdzie widać tak zwany horror vacui, a więc lęk
przed pustką. Tu widać, że wszystkie elementy właśnie są wypełnione. Nie ma tego, co potem się określa amor vacui, czyli właśnie miłość do pustki. Tutaj wszystkie elementy wydają się wypełnione. No i widać wspaniałe dekoracje. Ten przepych. Także herby są już kolorowe, wkomponowane. U góry taki kartusz herbowy, w którym znajdują się herby jelita, czyli te trzy strzały złączone, o których mówiliśmy. Po lewej stronie u góry na niebieskim tle herb Pilawa, a niżej herb Abdang i Dębno. Natomiast przy Annie z Sorców dwa kartusze herbowe. Po lewej stronie taki charakterystyczny herb głowy Murzyna. To herb przepasany Mora. Czymś białym. To herb Mora, a więc taki, który znajdziemy również w nawie przy sakramentarium. Jest również takie przedstawienie. A po prawej stronie taka ręka z mieczem to herb Pogonia. Natomiast jeśli popatrzymy na prawy kartusz przy głowie, zresztą postać kobieca bardzo interesująca, w jednej ręce księga, w drugiej różaniec, na szyi zawieszony medalion, widać piękną suknię, wyraźnie widać twarz Anny. Po prawej jej stronie, właśnie przy głowie, znajduje się kartusz z dwoma herbami. To jest herb kościesza, taka strzała z poprzeczką, i herb Junosza, czyli ten baranek, to jest herb Junosza. Więc wspaniałe elementy i heraldyki, i sztuki dawnej, no wspaniały nagrobek rodziny Sancygnioskich. Ale w środku znajdują się jeszcze inne dzieła Santiguciego.